I w poranku trzecia sprawa, właściwie można nazwać społeczna. Wiesław Wilczyński, założyciel klubu piłkarskiego dla młodzieży szkolących młodych piłkarzy Escola Barcelona, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I tak to jest. Człowiek klub zakłada, buduje boiska, a potem spotykają go rozmaite przygody. Jaka przygoda teraz spotkała klub Escola Barcelona? Tak, to prawda. Intencją moją było tworzyć warunki dla rozwoju młodych piłkarzy, ponieważ w Polsce nie było wzorców. Budowaliśmy obiekty sportowe, skupiliśmy mnóstwo ludzi wokół tego projektu. Ten projekt się materializował, ponieważ ci ludzie pracowali, wspierali nas w budowie boisk. Znaleźli się rodzice, inwestorzy, którzy wykładali konkretne pieniądze. Pożyczaliśmy pieniądze z banku po to, żeby budować boiska dla dzieci na terenie, który był przez 20 lat, ponad 20 lat, takim terenem dość opuszczonym, bez inwestycji i nie spełniał swojej funkcji tak, jak powinien spełniać. Cały ten teren wokół też, tam można było dostać po głowie, bo ani świateł nie było na ulicy, niczego. I myśmy założyli światła, oświetliliśmy ulicę, do dzisiaj oświetlamy ulicę, płacąc za prąd, po to, żeby nasze dzieci, rodzice mogli bezpiecznie dotrzeć na treningi. Dodam jeszcze... To powiedzmy jeszcze coś ważnego. To wszystko dzieje się w Warszawie, w Tarchominie. Teren należał do Polfy Tarchomin. Teren został nam wydzierżawiony w 100%, taki jaki zajmujemy przez Polfę Tarchomin. I miał swoje też tradycje, ponieważ Polfa otrzymała ten teren na mocy decyzji lokalizacyjnej dla tego zakładu w 1974 roku. Czyli kilka pokoleń już dzieci mogło tam korzystać z tego obiektu. Później przy zmianach ustrojowych tak się okazało, że Polfa otrzymała 10/11, czyli bo tam jest 11 takich małych odcinków, małych działek, a dalej 1/11 nie otrzymała. Polfa się ubiegała, ale miała prawo do władania tym gruntem, ponieważ władała skutecznie przez 50 lat. I wydzierżawiając nam, myśmy byli przekonani, mieliśmy wiarę w to, że wszystko jest okej, bo przecież kto by się pakował w problemy, kiedy jego celem jest działalność pożytku publicznego i edukacja dzieci. To przecież to byłoby bezsensowne. Po kilku latach okazało się, że Polfa tej jednej działki nie dostała, że tę działkę ma Skarb Państwa. Czyli Polfa jako spółka Skarbu Państwa ma 10 działek składających się na nieruchomość, a jedna należy do Skarbu Państwa, którą to działką włada i zarządza starosta. W przypadku Warszawy jest to prezydent miasta stołecznego Warszawy. I tu się zaczęły problemy. Na początku polecono mi, żeby złożyć wniosek o przetarg. Ja złożyłem taki wniosek. I zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przeprowadzono wszystkie procedury przetargowe, po czym nie podpisano z nami umowy. Dalej miasto jakby zmieniło front do nas i miasto przysłało nam dokument, gdzie za 2 lata zażądano czynsz dzierżawny za tę małą działkę 3000 metrów, dodam, 187 tysięcy złotych. Ten czynsz był 7,5 razy większy niż niż kwota, jaka jest zapisana w zarządzeniu prezydenta dla tego typu nieruchomości sportowych, jakie płacą inne kluby. Zdumiony takim postępowaniem poszedłem do ratusza i prosiłem o wyjaśnienie. Oni mi wskazali, że mają operat Notabene operat wykonała osoba, która ma stałą umowę z miastem. No to już jest też, można powiedzieć, myślę, że to niezbyt przejrzyste. I wyliczono nam metodą porównawczą w stosunku do działek, które mają miejscowy plan, mają funkcję, załóżmy, deweloperską, mieszkaniową. Porównano to do naszej działki, która ma studium i działki, na której grają dzieci, tak jak już powiedziałem, od kilkudziesięciu lat. No to jakieś, no trudno taką metodę zaakceptować. Wyraźnie było widać, że to jest metoda, która miała służyć, żeby określić jak najwyższy ten czynsz i po prostu zażądać zapłaty. I co dalej? Mało. No dalej to myśmy wielokrotnie składali wnioski o porozumienie, bo zawsze porozumienie buduje. Przecież wykonujemy działalność społecznie użyteczną. Realizujemy zadania własne gminy. Mało tego, w ustawie o samorządzie gminy gmina jest zobowiązana wspierać organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i działać na ich rzecz. To jest zapis ustawowy. Ja już nie wspomnę o konstytucji, bo to jest tak ważny akt prawny, którym wiele osób się posługuje i mówi, że my jesteśmy konstytucją, my postępujemy zgodnie z konstytucją, a oni nie postępują. To artykuł 68 punkt 5 konstytucji mówi, że władza publiczna wspiera kulturę fizyczną, zwłaszcza, podkreślam, dzieci i młodzieży. Ale tak się nie dzieje. Urzędnicy miasta stołecznego Warszawy nie chcą przyjąć do wiadomości ani tych artykułów konstytucji, ani innych aktów prawnych, tylko dalej trwają przy swoim, czyli dalej nie chcą rozmawiać na temat tej 1/11, a to jest ważne, bo to o tym pan nie powiedział, to ja sobie pozwolę powiedzieć, że na tym właśnie w tym miejscu są dwa boiska, które pan wybudował, które Escola wybudowała dla młodzieży. Tak, to prawda, że ta działka jest strategiczna, ponieważ na niej jest boisko Orlik i ona wchodzi pod boisko główne, duże, pod pole karne. Więc żądanie miasta, tak z tych dokumentów, które oni nam przedstawili, że oni mogą to wydzielić, jest absurdalne, ponieważ te boiska, ich wartość jest około 3,5 do 4 milionów złotych i to jest jakieś takie działanie na szkodę społeczną właściwie przy takim stawianiu sprawy, że my możemy to wydzielić, my możemy to, jak oni twierdzą, przeznaczyć na inne cele biznesowe, my byśmy dostali większy czynsz dzierżawny. Jest kompletnym nonsensem, ponieważ dodam jeszcze, że miasto nie dołożyło ani jednej złotówki do budowy tych boisk. Ani jednej złotówki. Wszystko jest wytworem pracy, jest wytworem zaangażowania finansowego ludzi skupionych wokół tej akademii. A powiem tylko, że 10 tysięcy dzieci i młodzieży było szkolonych w tej akademii. 10 tysięcy. Ta społeczność jest oczywiście coraz większa, ponieważ gdyby doliczyć rodziny, to jest społeczność, która ma kilkadziesiąt, a może i nawet 100 tysięcy ludzi. Ludzi zaangażowanych wokół projektu, którego celem jest wychowanie dzieci, edukacja dzieci. Czyli jest to bardzo ważny projekt i on jest ważniejszy niż budowa mostów, wieżowców, ulic i tak dalej, bo to jest budowa kapitału społecznego. I to jest chyba najistotniejsze. Bo ludzie potrafią wszystko. Mądrzy ludzie, dobrze wychowani, dobrze wyedukowani, wysportowani. Oni potrafią wszystko. Oni wszystko mogą zmaterializować w swoim życiu, kiedy będą pełnoletni, dojrzali i i będą realizować swoje cele zawodowe. Także tutaj się w ogóle na to nie zwraca uwagi. Tylko mówi się z uporem, daj pieniądze i koniec. Tyle, co my chcemy. A czy w ogóle miasto stołeczne Warszawa dba o ten sport wyczynowy, czy też nie? No, mi niezręcznie o tym mówić. Nie chciałbym, bo przecież w przeszłości nie tak daleki byłem dyrektorem Biura Sportu, odpowiadałem za rozwój sportu w Warszawie. Jest to bardzo niezręczne, ale może podam dwie liczby bez komentarza. Dzisiaj na kluby sportowe szkolące dzieci i młodzież, co jest zadaniem w przepisach szczegółowych, jakim jest ustawa o sporcie, miasto przeznacza 0,089% budżetu. Te dzieci szkolą się w niemalże 1000 klubach warszawskich, w różnych dyscyplinach sportu. No i to jest jakby moja odpowiedź. Ja jestem życzliwie ustosunkowany do ludzi sportu, do miasta, chcę promować to miasto. To czyniliśmy przecież w przeszłości, czynimy cały czas. Przecież nasz problem jest tak absurdalny, że ja będąc ostatnio za granicą byłem pytany o to. Patrzę w mediach społecznościowych, z Paryża wypowiada się trener z 20-letnim stażem i mówi, że sprawa Escoli to chyba jakiś żart. On mówi, że boiska piłkarskie dla dzieci oni mają za darmo, transport na zawody mają za darmo i dostają jeszcze środki publiczne na realizację programów miękkich, czyli na szkolenia. No to Francja jest potentatem w grach zespołowych. To jak my chcemy zbudować siłę polskiego sportu? Jak my chcemy wychowywać? Bo przecież nie wszyscy będą jakby Lewandowskimi, tak? Czyli osiągną taki poziom. Tu są ważniejsze rzeczy do wygrania. To jest przygotowanie młodych ludzi do życia, współuczestniczenie w wychowaniu. To jest chyba najważniejsze. A jeżeli z tego środowiska sportowego wyjdą ludzie przygotowani, żeby sięgać po najwyższe cele sportowe, no to duma dla całego narodu. My w tej chwili, panie redaktorze, mamy kilkunastu reprezentantów Polski. Mecz Polska-Czechy U20, 4 wychowanków Escoli jest w reprezentacji Polski na boisku. 4. I to są chłopcy nie tacy, którzy byli rok, 2, 3. To są chłopcy, którzy byli od 4 do 10 lat. Może ten urzędnik, który jest za tą 1/11 odpowiedzialny, usłyszy głos Wiesława Wilczyńskiego z Radia Wnet, z Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.